Kiedy odchodzi ktoś, to znaczy, że jego czas wędrówki po tej ziemi dobiegł końca i teraz przenosi się na inną ziemię, w trochę innym wymiarze, dlatego że tam ma do zrobienia coś takiego, czego tutaj na tej ziemi nie mógł zrobić. Ja tak to rozumiem. Czyli kiedy odchodzi ktoś w taki finalny sposób, to znaczy tylko, że to, co miał do zrobienia tutaj, wśród tych ludzi, których tutaj znał i dla tych ludzi, którzy tutaj byli z nim, że w sposobie, w jaki żył do tego momentu, więcej już zrobić nie mógł i teraz w zupełnie naturalny sposób przechodzi do innego wymiaru i tam, w tym innym wymiarze, który jest na wiele sposobów połączony z tym naszym, tam w tym następnym wymiarze będzie mógł zrobić następne ważne rzeczy, do których został powołany. I mam teraz na myśli każdy sposób odejścia z tego świata, także taki, który następuje powoli, naturalnie, także taki, który następuje gwałtownie i nagle, taki, którego nikt się nie spodziewał. Widać, tak było dla tej osoby najlepiej, żeby znalazła się w miejscu, w którym jest teraz. To oczywiste, że czujesz smutek, żal, opuszczenie, rozpacz, ale zobacz, czujesz je nie dlatego, że ta osoba znalazła się w gorszym miejscu, o którym wiesz, że tam czuje się gorzej. Nie wiesz, gdzie ta osoba teraz jest, w jakiej postaci, z jaką duszą, czym się teraz zajmuje. Ja myślę, że na pewno jest jej równie dobrze albo lepiej, bo po prostu przeniosła się do jednego z równoległych światów. A to rozpacz i ból i smutek i samotność i przerażenie tym, co się stało, wynikają nie z tego, że tamtej osobie jest gorzej, tylko dlatego, że gorzej jest tobie. Pozostałeś tutaj bez tej osoby. Więc ludzie bardzo łatwo przywiązują się do tego, co ich otacza. Zarówno do osób, jak i do przedmiotów. I dlatego właśnie każde zniknięcie kogoś, szczególnie kogoś, ale czegoś też, ale szczególnie kogoś, każde zniknięcie tak boli, dlatego że jest jakby przyzwyczajasz się do czegoś, przyzwyczajasz się do tego, co masz w życiu, do osób, które masz w życiu, które cię otaczają, do relacji, jakie cię łączą z tymi osobami, do emocji, które wymieniacie, szczególnie do tych pozytywnych emocji. I niespodziewanie życie zabiera ci to coś razem z tymi wszystkimi emocjami, którymi byłeś z tą osobą związany. I to właśnie boli. Nie boli tamtej osoby. Przecież nawet nie wiesz, gdzie ta osoba teraz jest. Boli dlatego, że życie w taki nagły, zaskakujący sposób po prostu zabiera ci coś, co wydaje się cząstką ciebie. Tak naprawdę to nie jest cząstka ciebie, bo żadna część twojego ciała nie została zubożona. Zabrano ci tylko emocje, do których byłeś przyzwyczajony. Wszystkie, i te dobre, i te złe, bo przecież ludzie przyzwyczajają się zarówno do dobrych, jak i do złych emocji. Więc boli to, że zabrakło osoby, wobec której czułeś emocje, i te dobre, i te złe. I teraz te emocje wciąż w tobie są i w pewien sposób oczekujesz, że będziesz mógł je dalej wysyłać do tej osoby, ale tej osoby już nie ma. I tak jest przez pewien czas. Dlatego to boli. I musi boleć. I myślę, że trzeba sobie po prostu pozwolić na to, żeby to bolało. No bo
to oczywiste, że kiedy ktoś odchodzi i nagle tego kogoś zabraknie, to twoja dusza, twój umysł, twoja podświadomość i ty świadomy jesteście w szoku. Ten szok musi boleć i boli przez pewien czas. Pojawia się też gniew, że to jest niesprawiedliwe, że ten ktoś został zabrany. I pewnie kojarzysz tę niesprawiedliwość z tym, że być może ta osoba wcale nie chciała przenieść się teraz gdzieś indziej. Ale myślę, że tak ci się tylko wydaje, bo przecież nie wiesz, co tak naprawdę czuła ta osoba w momencie, kiedy to się stało. Ja myślę, że w momencie, kiedy to się dzieje, człowiek nie mówi chce tego, ani nie chce tego, tylko po prostu to jest tak jak wtedy, kiedy idziesz po ścieżce i ścieżka jest prosta, a potem nagle ścieżka zakręca i przecież nie stajesz wtedy i nie mówisz ja chcę, żeby ta ścieżka była prosta, tylko po prostu idziesz tak, jak ta ścieżka cię prowadzi. I myślę, że w momencie odchodzenia z tego świata jest podobnie. Człowiek po prostu mówi, ach, to teraz tam życie mnie prowadzi i po prostu idzie za tym. Myślę, że nie czuje żalu, myślę, że nie czuje smutku, nie czuje rozpaczy, tylko po prostu idzie dalej. Bo taka jest natura rzeczy, że po prostu cały czas w tym życiu, we wszystkich życiach, we wszystkich możliwych wymiarach i rzeczywistościach po prostu nieustannie idziemy gdzieś dalej. Więc jest smutek, jest rozpacz, jest gniew na niesprawiedliwość. Może też pojawić się w pewnym momencie poczucie winy. To wtedy, kiedy ten ból zaczyna mijać, zapominasz o rozpaczy, jesteś wśród ludzi, którzy cię otaczają, i nagle zaczynasz się uśmiechać i patrzysz na ludzi i mówisz, a więc jednak istnieje jeszcze życie, mogę się cieszyć, wciąż potrafię się śmiać, jakie to niezwykłe. A potem wracasz do domu i mówisz, i czujesz wyrzuty sumienia i masz poczucie winy, że jak to, przecież byłeś w takiej rozpaczy i tak bardzo brakowało ci tej drugiej osoby i tak bardzo pragnąłeś nawiązać z nią kontakt, i cała dusza była tęsknotą za tą drugą osobą, a teraz nagle cieszysz się i jesteś w stanie czerpać radość z życia, mimo że tej osoby już nie ma? Ja myślę, że tak właśnie powinno być, tak. Zobacz, gdyby ta osoba teraz stanęła obok ciebie, to myślisz, że powiedziałaby ci, że masz się smucić do końca życia i że masz nie wychodzić z domu i że masz żyć w wiecznej rozpaczy i w tęsknocie? Na pewno nie. Ta osoba powiedziałaby ci raczej, mnie już nie ma na tym świecie, jestem teraz w innym świecie, robię inne, równie ważne rzeczy, ale ty jesteś tutaj. Żyj i spraw, żeby twoje życie było wartościowe. Dlatego, że to jest teraz twój czas na tej ziemi. Nie ma najmniejszego powodu, żeby czuć się winnym z tego powodu, że cieszysz się życiem znów, mimo że tej osoby już nie ma. Kiedy przyjdzie twój czas, to ty też przejdziesz do drugiego wymiaru, tak jak po ścieżce i po prostu podążysz dalej gdzieś za swoim przeznaczeniem. Ale na razie jesteś tutaj. I masz jeszcze przed sobą 100 lat życia. Więc spróbuj uczynić te 100 lat życia takimi, żebyś miał poczucie, że są ważne. Jesteś tutaj po to, żeby żyć całym sercem, całym sobą. Jesteś tutaj po to, żeby czuć, że twoje życie ma sens. To nie znaczy, że przekreślasz coś, co było w przeszłości. To tylko znaczy, że jesteś tutaj i teraz. Rozumiesz, że ci, którzy odeszli, taka była ich droga, a ty jesteś tutaj na swojej drodze. I po czasie
kiedy przeżywasz żałobę, jesteś smutny, jesteś pogrążony w rozpaczy, czujesz się samotny, czujesz się porzucony, przychodzi moment, kiedy te emocje zaczynają słabnąć i stają się coraz lżejsze i coraz słabsze, a ty wreszcie możesz oddychać na nowo i możesz rozejrzeć się zupełnie nowymi oczami po swoim życiu i możesz po prostu zacząć żyć. Bo to jest twoje życie i to jest twój czas na ziemi, niezależnie od tego, kto odszedł. Ty jesteś tutaj, więc żyj.